Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dzisiaj mamy spotkanie z panem doktorem Markiem Jerzym Minakowskim, który jest filozofem, genealogiem, demografem, informatykiem, wydawcą i twórcą takiego bytu internetowego, który być może jest Państwu, wielu z Państwa znany, wielkiej genealogii Minakowskiego. Genealogia robi się bardzo popularną nauką. O demografii na naukowo było już raz za sprawą pana doktora Ogórka, który nam to opowiadał, czym się w ogóle taka nauka zajmuje. Witam bardzo serdecznie pana Marka Jerzego Minakowskiego u nas na naukowo, ale nie pierwszy raz to jest, bo pan już kiedyś dla nas zrobił film w czasie pandemii. Jak to tam liczyć tę epidemię? Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam też Panią. Bardzo miło być z powrotem tutaj. Tak, wtedy Pan sam nagrywał filmik i w ogóle wszyscy przestawiliśmy się na internet, a dzisiaj ośmieliłam się poprosić Pana o rozmowę, zaproponowałam ją, tu nie ukrywam tego faktu zupełnie, dlatego, że bardzo, bardzo zainteresował mnie, my tutaj jesteśmy takimi, cytacje Google'a, można się tam zapisać, obserwować różnych badaczy, no i ja obserwuję Pana Marka, siłą rzeczy dowiedziałam się, że opublikował nową rzecz, nowe dane. I bardzo mnie one zainteresowały, dlatego Pana tu dzisiaj zaprosiłam. Rzecz dotyczy, szanowni państwo, to jest praca opublikowana w przeszłości demograficznej Polski i ona traktuje, jak ja to rozumiem, o tym, jak bardzo zmieniła się struktura wiekowa naszej populacji w podziale na płci. Czyli innymi słowy, jak ustalimy, ile jest nowonarodzonych dziewcząt, dzieci płci żeńskiej i nowonarodzonych chłopców, potem lecimy co 10 lat, albo co 5, albo co rok, to się nam taki graf układa. Po lewej na ogół są mężczyźni, czy płeć męska, po prawej kobiety. I takie grafy obrazują, gdzie są góry i doliny, którego roku urodzenia brakuje, to pozwala obserwować pewne procesy. I pan był łaskaw zrobić takie badanie dotyczące lat, jeśli dobrze pamiętam, tak mniej więcej między wiosną ludów a początkiem II wojny światowej. Dlaczego zainteresował się pan właśnie tym okresem? Jak pan w ogóle zrobił to badanie? Bardzo poproszę nam opowiedzieć, bo demografia jest nauką bardzo mało znaną, więc może nie do końca możemy zrozumieć wszyscy, jak się takie dane uzyskuje w ogóle. To powstało przy okazji moich prac nad nekrologią. Nekrologia to był taki projekt, któremu poświęciłem co najmniej 3 lata życia. Polegała ta praca na tym, że przejrzałem ponad 1 000 000 stron gazet wydanych między rokiem 1845 a 1939, czyli prawie 100 lat. Było 6 głównych tytułów prasowych. 1 000 000 to jest mniej więcej tyle, że gdybyśmy to wydrukowali na standardowym papierze drukarkowym i ustawili na półce, to będzie mniej więcej 5 metrów regału od podłogi do sufitu. No to brawo, gratuluję dobrego wzroku przede wszystkim. I to było 6 czołowych tytułów prasowych ze wszystkich 3 zaborów. Kurier Warszawski, Dziennik Poznański, Czas Krakowski, Ilustrowany Kurier Codzienny Krakowski, Słowo Wileńskie i Dziennik Kijowski do rewolucji. Wyciąłem z tych ponad 1 000 000 stron prawie 500 000 nekrologów. To były wszystkie nekrologii i wzmianki, zawiadomienia o zgonach ludzi, które w tych czasach się ukazały. Celem projektu było to, żeby zebrać wszystkich ludzi, o których pisały gazety. I w ten sposób udało się zrekonstruować taką klasę społeczną, nazwaną przeze mnie klasą drukowaną. To byli ci wszyscy ludzie, którzy używali w XIX i w pierwszej połowie XX wieku gazet, tak jak dziś używa się mediów społecznościowych. Czyli
jak nagle babcia zmarła, to żeby ciocia mogła przyjechać na ślub, trzeba było dać ogłoszenie do gazet. Wiadomo, że ciocia czyta gazety, więc przyjedzie. To były takie bieżące wiadomości, to znaczy pisało się, babcia zmarła wczoraj, dzisiaj rano już było w gazecie i jutro na pogrzeb ciocia zdążyła przyjechać. Czyli to była ta grupa ludzi, dla których gazety drukowane były standardowym, codziennym środkiem komunikacji między sobą. Dokładnie tak, jak dzisiaj mamy post na Facebooku czy na Twitterze. Także jak coś się stanie, to zaraz cała rodzina będzie wiedziała. I tych nekrologów udało się wyciąć 500 000 prawie, dokładnie 470 tysięcy, ponieważ niektóre osoby mają po kilka, niektóre nawet kilkadziesiąt, no bo to najpierw może być to pierwsze zawiadomienie, że się niestety tragedia wydarzyła, ciocia zmarła, drugie już z terminem ślubu, z pogrzebu, z zaproszeniem, kiedy i gdzie trzeba się pojawić w kościele. Potem było podziękowanie dla tych, co uczestniczyli w nabożeństwie. Poza tym, tak jak rozumiem, jak dziś, nekrolog danej osoby może też wyrazić, nie wiem, towarzystwo naukowe, do którego należała, albo, czyli rodzina swoje, bo dzisiaj nekrologii można zamieścić w gazetach, no przecież nadal się chyba to jeszcze robi. Tak, znaczy takie były bardzo rzadkie, to głównie, jeżeli to była jakaś osoba będąca menedżerem w firmie, no to jakieś tam rady nadzorcze firm, w których dany człowiek zasiadał, też publikowały takie ogłoszenia. A potem jeszcze nie dokończyłem zdania. Potem jeszcze były zaproszenia na uroczystości w rocznicę zgonu albo imieniny. Więc niektórzy mieli tego bardzo dużo. Inne efemerydy pojawiły się tylko raz, więc w sumie tych osób było trochę ponad 200 tysięcy. Niezależnych osób, dla których pojawiła się wzmianka prasowa o zgonie. Tak, między rokiem 1845, kiedy pierwsze takie się pojawiają, a wybuchem II wojny światowej, czyli prawie 100 lat. Czyli udało się zgromadzić bazę ponad 200 tysięcy osób, o których zgonie polskie gazety donosiły. Zrobiłem do tego serwis internetowy nekrologiawielcy.pl, gdzie można przeglądać te nekrologie oraz wszystkie informacje, które z nich się udało wyciągnąć, dlatego że nie dość, że wyciąłem te kawałki gazet, to wypisałem z nich wszystko, co tam było istotnego, poza imieniem i nazwiskiem, datę zgonu, miejsce zgonu, wiek zmarłego oraz jakieś informacje o tym człowieku, na przykład, że był obywatelem ziemskim z powiatu grójeckiego albo majstrem stolarskim w Warszawie czy w Radomiu. Czyli mamy taką encyklopedię ponad 200 tysięcy ludzi, którzy zmarli między 1845 a 1939. Dlaczego 45? To był pierwszy moment, kiedy zaczęły się takie nekrologii w polskich gazetach pojawiać. W sensie tam były gazety, czasami pisano o tym, że ktoś zmarł, ale te pierwsze to były takie wiadomości redakcyjne, gdzie pan redaktor pisał wszystko, co tam się wydarzyło w ostatnim dniu na dwóch kartkach i odbijał to potem w 2000 egzemplarzy. Natomiast w 1845 zaczęły się pojawiać takie pierwsze, gdzie jest jeden akapit o jednej osobie w gazecie. Już wiadomo, że można sobie wyciąć ten akapit i to traktować jako nekrolog. No, potem się pojawiły już takie w standardowych czarnych ramkach, czasami z jakimś tam listkiem laurowym czy krzyżem.
ale to jest te prawie 100 lat do wybuchu pierwszej wojny, II wojny światowej, czyli do tak naprawdę końca sierpnia 1939. I te 200 tysięcy ludzi pan zanalizował potem, czy jakąś mniejszą pulę z nich? Nie, no to tych wszystkich. Znaczy ja z tych wszystkich 500 nekrologów wypisałem wszystko, co było ważne o tych osobach. No i poza tym, że wykorzystałem to do stworzenia tej encyklopedii biograficznej, czyli nekrologii Minakowskiego, to zacząłem badać, co z tego jeszcze dałoby się wycisnąć pod kątem naukowym, czy to mogłoby pchnąć jakąś naszą wiedzę demograficzną o tych ludziach. Szukałem różnych zależności, ale w pewnym momencie wbiło mnie w fotel, kiedy zrobiłem piramidę wieku, ale nie taką, jak pani mówiła na początku, czyli pokazującą, ilu mamy boomerów, czyli ludzi urodzonych w czasie boomu demograficznego powojennego, potem z kolei 10 lat później rodzi się dzieci mniej, potem znowu rodzi się więcej, potem znowu mniej. Mamy takie różne wykresy, z których sobie rekonstruujemy kolejne generacje. Zrobiłem to inaczej, mianowicie mnie interesowało, ile lat mieli ludzie umierając. Dlatego, że zwróciłem uwagę na to, że kiedyś często ludzie umierali w młodszym wieku, a dzisiaj żyją trochę dłużej. I to nie jest proporcjonalne do płci. To w szczególności widać, jak sobie odtworzymy listę lektur szkolnych, przynajmniej tych z mojego i pani dzieciństwa, to w zasadzie w tych wszystkich lekturach, poza bajkami, gdzie pojawia się stały motyw macochy. Złej macochy, dodajmy. Dobre macochy. Tak, dobre macochy się nie zdarzały. Były starsze, miały starsze córki i były niedobre. Tak, ale oprócz tego mamy wszędzie samotnych ojców, którzy wychowują dzieci. No jeżeli nie mają macochy, to są samotni. No to mamy pustyni w puszczy, gdzie jest Stasin L, ale i pan Tadeusz, który jest ze stryjem, stryjem nieżonatym, ma ojca, który jest wdowcem. Zosia nie ma obojga rodziców, tylko ciotka się chowała, ale ciotka jeszcze nie rodziła. W Nadniemnem mamy córkę z ojcem. W rodzinie Połanieckich mamy panią Połaniecką z ojcem, w Lalce mamy ojca, wszędzie nie ma matek. Te matki nie wiadomo, co się z nimi stały. W ogóle nikt o tym nie mówi. No, zupełnie normalne. No, to jest oczywiste, że jak ktoś ma 20 lat, to mama już nie żyje. To jest coś, co w ogóle nie wymaga żadnego wyjaśnienia. W tych wszystkich książkach się nie pisze, na co zmarła mama i dlaczego to się stało. To jest po prostu normalne. No jest młody człowiek mający lat czy kilkanaście, czy 30 i ma starego albo przynajmniej dojrzałego ojca. To jeszcze tam szaleństwa panny Ewy mi przychodzą do głowy już z późniejszych trochę czasów. Ma tego swojego ojca a mamy nie ma. I co się z tą mamą stało? Kiedy wrzuciłem to na wykresy... Czyli tą sytuację wiek w momencie śmierci versus płeć. Tak. To myślę, że udało się dokonać odkrycia, na które... Z tego, co mi wiadomo, nikt do tej pory nie wpadł, bo prawdopodobnie nikt nie miał takich danych. To trzeba było mieć 100 lat obejmujących w sobie cały okres tak zwanego przejścia demograficznego, czy transformacji demograficznej, czyli przejścia od tego tradycyjnego modelu rodziny, gdzie jak ludzie mieszkają ze sobą, no to rodzą im się dzieci co 2 lata
I jak długo są małżeństwem, to te dzieci się rodzą, potem bardzo dużo z nich umiera, ale nikt się nie przejmuje tym, ile tych dzieci się urodzi, bo zawsze się tam jakoś wyżywia. I to był ten model taki tradycyjny. Dzisiaj mamy model zupełnie inny. Ludzie mają tyle dzieci, ile chcą mieć. Czasem żadne, czasem jedno, czasem dwoje. I te dzieci nie umierają w dzieciństwie, o ile to nie jest demokratyczna Republika Konga, no. Tak. Zasadniczo na północ od Sahary dzieci już nie umierają. Tak? Cmentarze dziecięce, kiedyś wielkie kwartały cmentarne zniknęły. Tak. Z rzadka pojawiają się niewielkie nagrobki, dzisiaj już są zajęte przez normalne połacie cmentarze, bo i ludzie wymarli, którzy się opiekowali tymi nagrobkami dziecięcymi. Tak jest. Tak. I teraz tak, w nekrologach o tych dzieciach, zwłaszcza o niemowlętach, to się nie pisało, no bo nie było sensu dawania nekrologu osoby, której nic jeszcze nie zdążył poznać. Potem w późniejszych latach, powiedzmy 80., 90., XIX wieku już zaczęły się pojawiać takie wzmianki o kilkuletnich dzieciach, bardziej pewnie jako wyraz żalu rodziców i czy zaproszenie do tego, żeby się z nim podzielić zmartwieniem, że zmarła ich latorość. No ale później znowu się przestały pojawiać, bo te dzieci po prostu przestały umierać, głównie dlatego, że poradziliśmy sobie z chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego. Tak, właśnie. Pojawiły się czy sulfonamidy, czy antybiotyki, czy szczepionki i powoli... No antybiotyków jeszcze nie było, bo... To jest po wojnie, tak, ale szczepionki. Ale no przede wszystkim poprawiła się higiena, w miastach zaczęła być kanalizacja, skończyły się płytkie studnie na podwórku, które przenosiły wszystkie choroby i wylewanie nieczystości na ulicę. Także te dzieci przestały umierać, ale dziećmi, jak wspomniałem, tutaj się w zasadzie nie zajmuje, no bo ich w nekrologach nie było. Natomiast najważniejsze były te matki. I teraz jak się okazuje, jak patrzymy na okres z polskiej perspektywy przed powstaniem styczniowym, czyli ten okres od 1845, kiedy się pojawiają pierwsze nekrologi, do powiedzmy 1862, no bo potem wiadomo, powstanie styczniowe to była wojna, to się sporo zatrzęsło, mieliśmy sporo młodzieńców, którzy gdzieś tam w lasach poginęli, ale 62 to jeszcze było spokojnie. No to okazuje się, że ten wykres dla mężczyzn wygląda w zasadzie tak, jak wygląda dzisiaj. To znaczy ten dominujący moment, kiedy mężczyźni umierają, to jest mniej więcej 65-70 lat, trochę wcześniej, trochę później, ale tak ludzie, no dzisiaj powiedzmy w wieku emerytalnym, czy wcześniej, tak mężczyźni, wtedy kiedy mniej więcej dzisiaj mężczyźni przychodzą na emeryturę, no to jest ten okres, kiedy i 150 lat temu i teraz oni zaczynają intensywnie umierać. I tu w zasadzie nie ma nic niezwykłego. Natomiast dzisiejsza demografia głównie zajmuje się tym, co było po II wojnie światowej. No bo II wojna światowa to wiadomo, rzeczy straszne się podziały, państwa pozmieniały granice, ludność w dużej części ucierpiała, więc trudno jest przenosić tak w statystykach demograficznych, co było przed wojną, łączyć z tym, co było po wojnie. Ale kiedy badamy, jesteśmy przyzwyczajeni do badania demografii powojennej, no jesteśmy też przyzwyczajeni, że po stronie kobiet wygląda to mniej więcej tak samo jak po stronie mężczyzn. Możemy się zastanawiać, jak to jest, że kobiety żyją dłużej i co na to wpływa i dlaczego i tak dalej. Możemy długo o tym rozmawiać. Natomiast tych moich danych, o których mówię, które właśnie opublikowałem, wynika, że
do połowy XIX wieku, czy w zasadzie nawet do drugiej połowy XIX wieku, sytuacja była zupełnie inna, do tego stopnia, że można powiedzieć, ja to w zasadzie tak interpretuję, że ta ludzkość tradycyjna i to, co widać, właśnie wynika z tych wykresów, jest to, że o ile mężczyźni są jacy byli, o tyle kobiety tak naprawdę stanowią albo dwie osobne płcie, albo dwa osobne pokolenia. Znaczy, żeby móc wytłumaczyć to, co się działo na wykresach, trzeba by przyjąć, że ludzie, kobiety, w zasadzie no w sumie ludzie, gatunek ludzki jest trochę podobny do tego, co widzimy u pszczół i mrówek. Gdzie mamy z jednej strony tych samców, którzy zapładniają, mężczyźni są płodni, dopóki mają siłę. Teraz mamy Viagrę, więc nawet trochę dłużej. Wcześniej, no, dopóki nie potrzebowali Viagry, to mogli mieć dzieci. Natomiast u kobiet mamy zjawisko zwane menopauzą, które nie występuje zasadniczo u innych człekokształtnych, u ssaków też. Znaczy, z mojej wiedzy biologicznej to jest zjawisko obserwowane u naczelnych i waleni. Tak, ale u naczelnych no to zasadniczo tylko u ludzi, tak? Bo u szympansów nie. U goryli też nie, u orangutanów też nie. Szympanse żyją mniej więcej 40 lat, nawet jeżeli się nim bardzo troskliwie opiekujemy w zoo, to mają wszystko, co trzeba, łącznie z antybiotykami, to raczej dłużej nie żyją, poza jakimiś bardzo wyjątkowymi przypadkami. No, ale te bardzo wyjątkowe przypadki, kiedy szympans żyje dłużej niż 50 lat, to możemy porównać do bardzo wyjątkowych przypadków, kiedy człowiek żyje lat 110 czy 120. Zdarzają się takie, ale zdarzają się tak rzadko, że w zasadzie nie należy ich jakoś szczególnie brać pod uwagę. Równie dobrze może być pomyłka w zanotowaniu daty urodzenia. I ogólnie naczelne żyją, znaczy zwłaszcza szympansy, no żyją tam mniej więcej 40 do 45 lat. I kobiety są w stanie, kobiety ludzkie, samice gatunku Homo sapiens, są w stanie rodzić do 40-45 lat. Potem jeszcze bardzo wyjątkowo zdarzają się jakieś porody do 50, a potem to już poza zapłodnieniem in vitro to się nie zdarza. I to się tłumaczy, jest spora literatura na ten temat, głównie celuje tutaj pani profesor Kristen Hawkes. Hipoteza babci, która tłumaczy, że tym się różnimy od szympansów, że o ile szympansica rodzi co 4-5 lat, w międzyczasie karmi dziecko, nosi je na sobie, opiekuje się nim, potem trochę odpoczywa, potem rodzi następne, to kobieta ludzka jest w stanie rodzić dużo częściej. Te ciąże są odsunięte, jeżeli jest karmienie piersią, to wtedy jest dużo trudniej zajść w ciążę, no ale mimo wszystko bardzo często się zdarza, że kobieta jest w stanie urodzić nawet zdarzają się przypadki, że dwa razy w tym samym roku kalendarzowym, ale jeżeli karmi, no to tak co dwa lata się dzieci rodzą. A to dlatego, że tymi dziećmi może się ktoś jeszcze zajmować, ktoś jeszcze może je karmić. No i tym, według hipotezy babci, grandmother hypothesis, zajmują się właśnie te kobiety, które nie umarły, przechodząc menopauzę. Znaczy, które albo to są starsze siostry, albo matki, albo teściowe, które już same nie rodzą, są od tego, że tak powiem, wolne, nie mają własnych dzieci, które mają karmić, więc zajmują się dziećmi cudzymi. Tak jak robotnice u pszczół czy mrówek zajmują się wychowywaniem dzieci swojej matki królowej.
To tłumaczyłoby, dlaczego ewolucyjnie powstała taka dziwna sytuacja, że jest sporo osobników płci żeńskiej z chromosomami żeńskimi, które są bezpłodne, bezpłodne, już bezpłodne, że kiedyś były płodne, będąc normalnymi kobietami, które mogą rodzić, które owulują. No w pewnym momencie one przechodzą do takiego drugiego pokolenia, można powiedzieć, taką przechodzą trochę transformację jak owady z poczwarki do motyla, i kobiety stają się pokoleniem babć, które już same nie rodzą, ale zajmują się wychowywaniem cudzych dzieci, czyli tam zbieraniem im pokarmu. Kiedyś, jak byliśmy łowcami i zbieraczami, to mogły wyszukiwać owoce czy jakieś korzonki, żeby móc nimi nakarmić swoją córkę, która właśnie karmi mlekiem swoje dziecko i jest zajęta i nie może sama chodzić i zbierać, oraz te starsze dzieci, które już bezpośrednio na mamie nie wiszą, ale dalej nie są w stanie sobie same tego pozbierać. Znaczy tutaj dodam, jeśli pan pozwoli, że przynajmniej na tych orkach, gdzie rzecz jest pokazana, to znaczy robiono obserwacje przez kilkadziesiąt lat i wiadomo, że ta babcia jest pomocna w tym sensie, że potomstwo, że linie, w których babcia była żyjąca, jeśli liczymy pokolenie 1, mam babcię i potem jego dziecko, jego wnuk, ma właściwie stosunek przeżywających orek, czyli sukces ewolucyjny jest 2 do 3. To jest olbrzymia różnica. I te babcie między innymi zajmują się tym, żeby te młode orki wyprowadzać na pierwsze polowania, czyli matka, jej córka, może mieć kolejną małą orkę i się nią zajmować, no bo to są ssaki. Trzeba je karmić mlekiem, chociaż wodne. Ale trzeba te starsze dzieci wyprowadzać na łowiska, uczyć polować. Ktoś to musi robić. I to robi ta babcia. I dlatego te dzieci są lepiej odkarmione, nawet w tym późniejszym wieku. Nie, że ona im te ryby przynosi, tylko ona je po prostu uczy być samodzielnymi łowcami, skutecznymi, tak? W związku z tym i one będą miały więcej dzieci. No a sukces ewolucyjny liczymy w liczbie wnuków. Tak. Co ciekawe, nie dotyczy to mężczyzn, którzy mogą zostać ojcami do starości. Zwykle jak owdowieją w tradycyjnych rodzinach, albo ich, znaczy były takie badania na ludach, ludzie Hadza z Tanzanii, żyjących jeszcze do tej pory w kulturze zbieracko-łowieckiej. Tam jak kobieta przestaje być płodna, to mężczyzna sobie znajduje młodszą żonę, jeżeli oczywiście inni mężczyźni mu na to pozwolą, jeżeli oni swoich żon nie pilnują, jeżeli jest jakaś samotna. I teraz to, co udało się ustalić na podstawie tych danych nekrologów, tam, takich nekrologów, gdzie udało się dokładnie wyznaczyć wiek osoby w chwili śmierci, było łącznie jakieś 160 tysięcy. Także to są już takie liczby, które dają w miarę pewne dane. Znaczy tam już nie możemy mówić o przypadku czy pomyłce. To wychodzi z tego sytuacja taka, że w tym tradycyjnym społeczeństwie do 150 lat temu mężczyźni umierają tak, jak umierają dzisiaj, natomiast kobiety bardzo intensywnie umierają, mając lat 20, 25, 30. To był okres bardzo niebezpieczny dla życia kobiety. Natomiast potem kobieta dochodzi do 40 i wchodzi w taki moment, kiedy jej życiu w zasadzie nic nie zagraża. Znaczy, no nie nic. No, to jest trochę przesada, że nic, bo one umierały, ale mimo wszystko to był najbezpieczniejszy okres w życiu kobiety. I potem w późniejszych
okresach. Kobiety już znowu zaczynają umierać częściej jak mężczyźni. W latach 1870 to już jest tak, że więcej kobiet umiera w przedziałach 66-70 i 70-75 niż kobiet około 25-30. No i wtedy to one umierają w takim wieku jak ich bracia czy mężowie, mężczyźni. Natomiast cały czas, aż do II wojny światowej, na wykresie widać to takie dolne wybrzuszenie, gdzie widać, że kobiety umierają w okresie rozrodczym. Potem jest ten bezpieczniejszy czas, kiedy tracą płodność, czyli mają... No po 40 jeszcze zdarzają się porody, ale one już są rzadsze. Te hormony przestają zwolna działać. I to jest ten czas, kiedy kobiety umierają zdecydowanie mniej. Czyli ta zmiana polegała, jak się wydaje, na tym, że moment, ten moment najbezpieczniejszy został w tym samym miejscu. On nie zależał od tego, co się działo. To było cały czas ten okres 40-45 lat, kiedy życie kobiety było najmniej zagrożone. Natomiast było coraz mniej zgonów kobiet, które są młodymi matkami, jakbyśmy powiedzieli. Czyli jeśli ja dobrze pana rozumiem, te 100, prawie 100 lat, które pan zanalizował, lata 1845 do września 1939, w tym okresie właśnie następuje coś w rodzaju tego przełamania, tego zaniku, daje się obserwować ten zanik tego dolnego śmiercionośnego czasu, tak? Tej kostuchy mordującej młode matki. Ona sobie powoli zanika. Nie ma jej i już w 39 da się powiedzieć, że powiedzmy naprawdę mało tych kobiet w wieku rozrodczym umiera? Czy to już jest styl tak mało jak teraz, czy to jest nadal dużo więcej niż teraz, ale widać to przejście? Znaczy, to jest tak. W nekrologach z lat 1930 do sierpnia 39 widać, że tak, nadal kobiet w wieku lat 26-30 albo 30-35 umiera więcej niż kobiet w wieku lat 40-45. Więcej. Ale mimo wszystko jest to już bardzo mało w porównaniu do tego, ile jest kobiet w wieku lat 70-75, które umierają. Czyli te krzywe, jakby na pana oczach, w pana analizie, gdyby tak ustawić dla tych konkretnych, nie wiem, dekad, czy konkretnych pięcioleci w tym okresie przez pana analizowanym, to widać, jak ta krzywa, jak to się zmienia, jak ten tort zaczyna mieć zupełnie innej średnicy warstwy, bo to trochę wygląda jak tort dla mnie. Znaczy, dla mnie to wygląda jak dwie krzywe dzwonowe. Znaczy, po stronie męskiej jest taki jeden dzwon, którego ten szczyt to jest 65 do 70 dni. Natomiast w tych wykresach, znaczy tam nawet nie trzeba ich sobie wyobrażać, wystarczy zajrzeć na strony czy wygooglać czasopismo Przeszłość Demograficzna Polski, rocznik 2020. Podamy link w opisie. Artykuł pod tytułem Sex and Mortality, Changes in the Age Distribution of the Disease, autor Marek Żminakowski, i tamte wykresy można zobaczyć. Tam widać dwa takie dzwony cały czas, czyli dwie krzywe dzwonowe, których wierzchołki są cały czas w tym samym miejscu, natomiast ten pierwszy dzwon powoli zanika. Ten pierwszy dzwon powoli zanika, okej. W II wojnie światowej dopiero on zanikł tak, że w dzisiejszych wykresach tego w ogóle już nie widać. Dzisiaj mamy już tylko jeden dzwon. Dzisiaj
kobieta 30, czy nawet 50-letnia może czuć się nieśmiertelna. Znaczy, nie grozi jej, że umrze w ciągu najbliższych 10-15 lat. No i kobieta rodząca dziecko też zasadniczo nie czuje wielkiego zagrożenia idąc do szpitali. No, różne można wzbudzać w ludziach lęki i to się czasami mediom udaje, ale moje wrażenie jest takie, że od czasów Semmelweisa, który pokazał, że gorączka połogowa jest przenoszona przez lekarzy na ich brudnych rękach do sal z położnicami, no i oszalał przez to i został umieszczony, bo nikt słuchać go nie chciał, do czasów, kiedy dzisiaj każdy, kto ma streptokokus, a galakcję w pochwie, co jest badane przed porodem, dostaje ampicylinę okołoporodowo i po prostu nie ma gorączek połogowych w naszej cywilizacji. Tak, to jest jeszcze pytanie, czy to faktycznie była gorączka połogowa. To znaczy, tak, gorączki połogowe to były w szpitalach, wtedy bardzo mało kto rodził w szpitalach, zwłaszcza w klasach wyższych, które miały nekrologii, rodziło się w domu, więc też tego przenoszenia bezpośredniego z jednej położnicy na drugą nie było. Nie mamy też tak naprawdę żadnych danych o tym, na co te kobiety umierały. W tych tak młoda, książkach, okay, gdzie wspominamy właśnie ojca i dzieci, a nie ma mamy, tam się nie mówi, na co mama zmarła. Nie ma tego w nekrologach ani w aktach zgonu, nie ma tego w literaturze, więc ludzie przyjmują coś, co się najbardziej narzuca jako oczywiste. No to jeżeli kobiety w młodym wieku rodziły i kobiety w młodym wieku umierały, to znaczy, że one umierały dlatego, że rodziły. Nie ma na to żadnego dowodu i w ogóle z tego, co wiadomo, wydaje się, że ta śmierć okołoporodowa czy okołopołogowa, ona jest przereklamowana, to znaczy oczywiście takie przypadki się zdarzały, ale ich było, wydaje się, dosyć mało. Wydaje się, że w obu przypadkach tak naprawdę jest wspólna przyczyna, znaczy kobiety umierały na choroby zakaźne, różne. Umierały, bo były osłabione, bo karmiły piersią, bo oczywiście w czasie porodu może dojść do jakiegoś zakażenia, ale też nie ma dowodu na to, że one umierały konkretnie w czasie porodu. One po prostu mogły być z jakiegoś powodu bardziej podatne na choroby zakaźne. Nawet ja mam taką swoją hipotezę, że być może w ogóle jest tak, że samo czy bycie w ciąży, czy bycie w wieku rozrodczym powodowało, że kobieta nie mogła uruchamiać wszystkich swoich zdolności zwalczania mikrobów, czy to bakterii, czy wirusów, no bo nie mogła dopuścić do tego, żeby przy okazji jej układ immunologiczny zabił dziecko, czy... Znaczy, znowu jako biolog tu powiem, że taka sytuacja, że kobieta w ciąży jest immunologicznie autoimmunosupresywna niejako, właśnie po to, żeby unikać sytuacji agresji wobec dziecka w jej łonie, czy agresji wobec, no właśnie, niedopuszczającej do zawodu. Takie choroby się zdarzają, są takie sytuacje, gdzie właśnie to występuje, plus jest też sytuacja konfliktu serologicznego, z którym sobie dzisiaj też dajemy radę, a kiedyś sobie nie dawano rady i nie dało się go ani ustalić, ani mu zapobiec. Więc tutaj też sytuacja jest taka, że to, że kobiety w ciąży są na autoimmunosupresji, to jest dość klarownie przebadane. Nie wiadomo, albo też nie jest mi znana niestety, sytuacja tych kobiet menopauzalnych, co się ewentualnie w ich układzie odporności dzieje takiego, że przez kilka lat, jeśli ufać Pana danym oraz danym dzisiejszym, te kobiety są niejako nieśmiertelne, przepraszam za wyrażenie. Kiedy spojrzymy na wykres, mam też w tym artykule wykres umierania dla ludzi, kobiet i mężczyzn w roku 2019, czyli w roku przed pandemią. Wtedy w Polsce umarło ponad 400 tysięcy osób, w tym
198 tysięcy kobiet i 211 tysięcy mężczyzn, no to tam widać, że takie pozycje jakoś tam w skali więcej niż 5% tych zgonów, no to jest dopiero od 65 roku życia. No wcześniej, owszem, zdarzają się przypadki, ale to tak naprawdę dużo więcej umiera mężczyzn. Mężczyźni umierają dosyć licznie przed 50. Natomiast u kobiet to się praktycznie nie zdarza. Znaczy statystycznie nieistotne jest i nie widać tego. Bo to oczywiście się zdarza, no, żeby nam zaraz się nie rozdzwonili słuchacze, czy nie zgłosili się do nas słuchacze, którzy są obarczonymi dziećmi, wdowcami, bo ich żony zmarły na raka piersi w wieku lat 20 kilku czy 30. To się zdarza. Tak. Natomiast i niestety ze względu na opóźnioną diagnostykę w Polsce nadmiernie często. Fajniej by było pod tym względem żyć we Francji, Holandii czy jeszcze gdzieś tam indziej. Natomiast mam takie pytanie, bo żeby poddać krytyce pana metodę, to mam dwie swoje takie uwagi. Pierwsza jest taka, jakby się pan zmierzył z takim, z taką uwagą, że no ale przecież to dotyczy, jeśli pan dobrze pana zrozumiałam, wyłącznie, przepraszam za wrażenie, czytatych i pisatych, co było garstką. Oczywiście liczba tych danych jest porażająca, w sensie dla mnie 160 tysięcy wejść w danych, to już jest absolutnie big data science i to jest naprawdę porażające swoim ogromem. Więc nie krytykuję ilości zebranych danych, tylko wycinkowość grupy społecznej, która w dodatku, zwracam uwagę, na ogół, skoro była czytata i pisata, to znaczy była zamożniejsza, to znaczy żyła w większej higienie życia, na ogół. Oczywiście tu można, tu mi antropolog zaraz, profesor Kozłowski, dzwoni w głowie, który mówi, widzi pani, no istotnie te dzieci na wsi umierały na choroby zakaźne, ale te dzieci w dworach umierały na krzywice, ponieważ rodzice się bali je na wieś i na słońce wypuścić, żeby się nie zaraziły od tych miejskich dzieci, to siedziały w pokoju zamknięte, niemalże jak chłopiec w zaczarowanym ogrodzie. Więc tutaj jest, tu można wiele punktów podnieść, ale mój punkt pierwszy jest taki, czy my opowiadając o czytatych i pisatych, czyli czy opowiadając o tej klasie średniej i wyższej tego społeczeństwa, która porozumiewała się za pomocą gazet, nie mówimy jakiejś nieprawdy o społeczeństwie. Można w jakimś sensie powiedzieć, że to były dwa osobne społeczeństwa. Znaczy mieliśmy te klasy niższe, czyli chłopów i służbę czy robotników miejskich oraz klasę osób wyżej usytuowanych, które stać było na wizytę lekarską, znaczy lekarz przychodził do domu. Albo w ogóle lekarz był w rodzinie, jako jakiś tam brat czy wujek. Tak, więc to były, tych ustaleń nie można bezpośrednio przenosić na ogół społeczeństwa. Natomiast co jest w tym wszystkim istotne, to jest to, że to jest mniej więcej ta sama grupa społeczna w długim okresie prawie 100 lat. A przepraszam, nie dałoby się skontrolować jakoś tych danych, czyli nie wiem, gdzieś w jakiejś parafii nie zginęły kartoteki, nie spaliła ich wojna i postawić słupek z jakiejś konkretnej parafii, gdzie są wszyscy odnotowani. Tak, w moim artykule jest to zestawione po pierwsze z parafią Świętego Krzyża w Warszawie z okresu wcześniejszego, czyli profesor Kuklo zgromadził lata pierwszych lat XIX wieku, a ja jeszcze kontrolnie zestawiłem to z latami 1838-1839 i to jest całość tejże parafii Świętego Krzyża, czy ta południowa część Warszawy wokół Nowego Światu, krakowskiego przedmieścia. I to jest z jednej strony, natomiast z drugiej strony wziąłem parafię praską,
Praga warszawska wtedy w zasadzie była jedną parafią, no, parafia Matki Boskiej Loretańskiej. Potem, z tego co wiem, przeniesiona do katedry warszawsko-praskiej. I tam Praga się wtedy bardzo intensywnie rozwijała. Była taka dzielnica przemysłowo-robotnicza, gdzie były tańsze mieszkania, więc tam mieszkali robotnicy z pochodzenia chłopi zwykle, trochę taka Łódź. I ta robotnicza Warszawa miała jedną dużą parafię, właśnie parafię Matki Boskiej Loretańskiej, i to też skontrolowałem, znaczy zrobiłem dla jednego roku dokładnie 1917. To był taki moment, kiedy już w Warszawie Rosjanie sobie poszli, byli Niemcy, front był daleko, więc było spokojniej, można było zobaczyć, jak to tam wygląda. Znaczy, tych ludzi dla jednej parafii w tym roku było zgonów 1300 kobiet i 1200 mężczyzn, więc to jest na tyle, że już się da to ładnie wyrysować. Już to widać, że samych niemowląt zarejestrowanych, czyli w pierwszym roku życia, to jest około 4% zgonów. Dzieci w wieku od 1 do 5 lat to jest 12 czy 13% umierających. Natomiast potem to już widać to, znaczy widać te dwa, można powiedzieć, brzuchy wykresu. Ale najważniejsze dla mnie jest to, że także to jest skontrolowane. Uh-huh. Fajnie byłoby to oczywiście na większych zbiorach skontrolować, no ale to trzeba by mieć to, czego właśnie nie ma, czyli taką ciągłość, gdzie mamy 100 lat na tej samej populacji, gdzie patrzymy, jak to się układało rok po roku, czy pięciolatka po pięciolatce. Uh-huh. Tak, ja, żeby te wykresy były jakoś bardziej rzetelne, to je pogrupowałem 10-latkami, tak żeby mieć tam dane już liczone w tysiącach osób, żeby nie można było mówić o pomyłce. Ale myślę, że to jest to, czym te moje dane się bronią. Czyli to jest ta sama grupa ludzi przez długi okres, aha, trzech pokoleń, 100 lat, od 1845 do 1939. I to, co porównujemy, to nie tę populację z innymi populacjami, tylko ją samą ze sobą. Samą ze sobą. To się zmieniało. Aczkolwiek ta populacja też się poszerzała, bo umówmy się, że kto inny, czy inny procent populacji mówiącej, władającej językiem polskim, posługiwał się gazetami w 1845, a inny w 1939. Trochę tak, aczkolwiek nie całkiem do końca. Znaczy, na pewno jest tak, że dużo więcej osób czytało prasę w międzywojniu niż w wieku XIX, ale z drugiej strony o ile w połowie wieku XIX to po prostu pan redaktor miał swoich znajomych i pisał o swoich znajomych do swoich znajomych, no bo te gazety w latach 1850 to się ukazywały w nakładzie 2000 egzemplarzy, tyle ile można było ręcznie na ręcznej prasie w ciągu jednego dnia odbić. A potem oczywiście pojawił się linotyp. W międzyczasie jeszcze prasa ręczna zamieniła się w prasę rotacyjną, no i te nakłady gazet poszybowały z 2000 do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy codziennie. Jest to, w międzyczasie też kolej pojawiła, więc można było rozwozić te gazety do różnych innych miast. To wcześniej było niemożliwe. Tak, ale ta grupa ludzi, którzy
pisali do gazet, znaczy zdawali ogłoszenia do gazet, nie poszerzyła się tak bardzo. Rozumiem, tak. Poszerzyła się grupa biernych odbiorców, natomiast tych aktywnych, tych, o których pisano w gazetach, tak bardzo dużo nie przybyło. Rozumiem. Dobrze, to teraz, ponieważ pan był łaskaw, zwłaszcza na swoim profilu na Facebooku, który śledzę pilnie, powiedzieć, że z tych wyników wynikają bardzo różne wnioski. Niektóre z nich no, mogą się wydawać śledzącym pana mocno jakby poważne, bardzo poważne, jak na pracę demografa, którą pan tutaj wykonał, to chciałbym pana poprosić po pierwsze o przedstawienie tych wniosków, nazwałem je nawet pozademograficznymi, czyli jesteśmy już, hipoteza babki, pewne ewolucyjne, biologiczne, demograficzne rzeczy mamy za sobą, ale jakie według pana skutki tego, co się wydarzyło, tego przejścia, tego zaniku śmiertelności młodych kobiet w wieku rozrodczym, co powoduje, że większa pula kobiet w ogóle do tej menopauzy dożywa, że się tak wyrażę, a zatem większa pula kobiet ją przeżywa i dobiega do starości. Jakie tutaj, jakie pan wyciąga z tego wnioski, powiedziałabym, społeczne, kulturotwórcze i kulturoznawcze, no, bo tutaj bardzo wiele się w pana wypowiedziach pojawiło takich właśnie szerokich, bym powiedziała, wniosków. Tak. Kluczowy mój wniosek wychodzi od stwierdzenia oczywistego faktu, że ludzie przekazują swoje doświadczenie kulturowo. Znaczy, to nie jest tak, że ludzkie dziecko dostaje wszystko w DNA i można je zabrać jako niemowlę i wychować gdzieś w klatce i powstanie z tego normalny człowiek. Daje przypadki jak słynny Kaspar Hauser w XIX wieku się zdarzają, pokazują, że to tak właśnie nie działa. My o tym, jak być człowiekiem, uczymy się, nasz mózg się kształtuje dzięki temu, jak jesteśmy wychowywani. I ta zmiana, o której tutaj piszę, spowodowała, przeszliśmy od sytuacji, kiedy wychowują nas nasze mamy, które wiedzą, że one w każdej chwili mogą umrzeć, bo tu ich siostra i ciotka i sąsiadka już umarły, choć jak miały dopiero 30 czy 35 lat. I żyją w świadomości ciągłego zagrożenia życia. W związku z tym wiedzą, że kładąc się spać, muszą się liczyć z tym, że być może rano się nie obudzą wśród żywych, albo że te najbliższe święta Bożego Narodzenia będą ostatnie w ich życiu. I ludzkość w takiej sytuacji żyła od samego początku. Znaczy ludzie, odkąd są ludźmi, byli wychowywani przez matki, które wiedziały, że człowiekowi w każdej chwili zagraża to, że może umrzeć, że jest silny, żywy, działa, pracuje, rodzi dzieci, wychowuje i nagle może przyjść anioł śmierci, może przyjść jakieś morowe powietrze albo wydarzy się coś innego, zupełnie nieoczekiwanego i za tydzień już nas nie ma wśród żywych. I dlatego nasze babcie, pan wspomniał, że jesteśmy z jednego pokolenia, jeszcze codziennie rano śpiewały, kiedy ranne wstają zorze. A my już nie śpiewamy, a tam jest właśnie o tych, co się nie obudzili i o tych, co się obudzili. I dziękujmy Panu Bogu, żeśmy się jeszcze obudzili. I jeżeli chodzi o te elity intelektualne, inteligencję, ziemiaństwo, przemysłowców, to ta zmiana nastąpiła już w okresie międzywojennym, w czasach, które opisuje Gombrowicz w Ferdydurkę, gdzie mamy to małżeństwo młodziaków, które koniecznie chce, żeby ich córka miała dziecko nieślubne. Potem te młodziakówny się rodziły w międzywojniu i czy dorastały po wojnie. Potem po wojnie miały swoje
dzieci i to pokolenie wyżu demograficznego powojennego to było pierwsze pokolenie w historii ludzkości, który przynajmniej wśród tych wyższych warstw studiujących, które było wychowywane przez matki, które nie czuły się zagrożone śmiercią z przyczyn naturalnych. One mogły się bać śmierci z powodu wojny, bomby atomowej albo innych kataklizmów takich wywoływanych bardziej siłą człowieka. Natomiast nie bały się, że Bóg ześle im śmierć. Uh-huh. Że przyjdzie anioł śmierci i je stąd zabierze, czy jakaś kostucha, która w związku z tym nie muszą w ogóle myśleć o śmierci z przyczyn naturalnych. Śmierć to jest coś strasznego, to jest tragedia, coś, co się wydarza, bo ktoś przyszedł i nas zastrzelił albo zdetonował bombę atomową. Natomiast ludzie, jeżeli nic się takiego nie wydarzy, to po prostu nie umierają. Przynajmniej z perspektywy tych matek 30 czy 40-letnich. I o ile ludzie w XIX wieku byli wychowywani i czy ich dzieciństwo upływało wśród ludzi, którzy byli przekonani, że mogą umrzeć w każdym momencie, o tyle ludzie urodzeni po II wojnie światowej byli, są czy są już teraz wychowywani przez ludzi, przez matki, a teraz to już nawet przez babcie, które w ogóle nie muszą myśleć o śmierci, dla których śmierć jest abstrakcyjna. Jeżeli dzisiaj kobieta ma 40 lat, a jej matka ma powiedzmy 70 lat, no to ta 40-letnia matka, już nawet no nie młoda matka, bo być może jej dzieci już są w liceum, ona cały czas tak. Ona myśli o tym, że no jej mama ma lat 70, no i już powoli robi się niedołężna, ale że jeszcze będzie żyła 15 albo 20 lat. W związku z tym ta kobieta, która zajmuje się starą matką, ale ma 40-45 lat, ubiera się jak dawniej nastolatka, czuje się młodo i rzeźko, dla niej śmierć to jest coś, co dotyka ludzi po 90. Co w ogóle jest, nie jest naszą sprawą. Coś, co może przyjść w wyniku wojny, w wyniku kataklizmu klimatycznego, albo przyjdzie sztuczna inteligencja i nas pozabija. To są rzeczy, których się należy bać. Natomiast nie należy się bać tego, że umrzemy, bo nas złapie jakaś choroba zakaźna. Nawet jak był COVID, no to umierali głównie staruszkowie słabi. Młodzi ludzie na COVID zasadniczo nie umierali. Ale zwracam Pana uwagę, że właśnie wtedy nastąpiło bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne, któremu się przyglądałam bardzo uważnie, że mianowicie zawsze było tak, przynajmniej zawsze w mojej pamięci i w pamięci mojej mamy, że jeśli choroba dziesiątkuje dzieci, to się tym przejmujemy, bo dzieci są przyszłością. A śmierć starca była naturalną rzeczą. Właściwie nikt nawet nie dociekał i nie mogą oburzać jako biologa te kody śmieciowe wpisywane w aktach zgonu ludzi starszych w Polsce, co nie pozwala na przykład ustalić, na co tak naprawdę ci ludzie umierają. Natomiast niewątpliwie to była pierwsza taka sytuacja, że oto nagle młodzi mieli się poświęcić, dlatego żeby starzy sobie mogli jeszcze dłużej pożyć. I socjologicznie to było dostrzeżone. To było dostrzeżone być może jeszcze nie przez autorów filmów czy autorów związanych z tworzeniem dla nas kultury, ale to było dostrzeżone przez socjologów i opisywane wtedy jako bardzo ciekawe zjawisko, że oto właśnie ci ludzie w wieku, nazwijmy, żeby nie być ageistą, późnośrednim, domagali się bezpieczeństwa dla siebie i w związku z tym należało zamknąć całe społeczeństwo. Rozumie Pan, o co chodzi? Jest bardzo duże napięcie międzypokoleniowe, nieistniejące wcześniej powstało, no bo tak, dzieciom nic nie grozi, młodym, którzy mogą mieć dzieci, nic nie grozi, grozi coś ludziom, którym i tak coś zasadniczo grozi, bo mają ponad 65 lat i dlaczego my się tym przejmujemy? Więc to jest pierwszy punkt. Drugi, pan patrzy na te kobiety, które dzisiaj
te wnuczki młodziakówien, no bo to jest to pokolenie, które, ale one już dzisiaj nie rodzą w wieku 20 lat, ani nawet 26. Przecież stwierdzenie, które jeszcze za moich czasów, czyli gdy miałam 26 lat, ja, dzisiaj mam 52 prawie, gdy ja miałam 26 lat i gdybym rodziła dziecko, wtedy, nie urodziłam wtedy dziecka, to w szpitalu jeszcze wpisano by mi stara pierworódka w kartę, bo to się wiązało z pewnymi ryzykami medycznymi dla matki i dziecka, więc to była informacja istotna medycznie. Dzisiaj tego już nie wolno wpisywać, nie wpisuje się tego, nie istnieje taka kategoria, a kobiety rodzą coraz później to swoje pierwsze dziecko. Moje pierwsze dziecko urodziłam w wieku lat 42. I powiem panu, pan bardzo pięknie statystycznie i socjologicznie spójnie opisał pewną mentalność, ona istnieje, ja się zgadzam. Ten brak lęku przed śmiercią, on bardzo wiele rzeczy kulturowo tworzy również, inaczej niż nasza kultura jest inna niż kultura naszych prababek. Ale ja na przykład mam dzisiaj lat 52, a moje dziecko 8, czy tam 8,5. Będzie szło do pierwszej komunii, a nie, że kończy liceum. Więc problem, jak dzieci moich kolegów z liceum. Jeszcze w moim pokoleniu te dzieci się rodziły 20-paroletnim matkom na studiach. Tak? Mojej koleżanki ze studiów syn jest oficerem w polskiej armii już. Więc mój punkt jest taki, że ja dzisiaj opowiem o jakimś swoim bardzo osobistym doświadczeniu. Idzie to do ludu, trudno. Ja przeżywam lęk polegający na tym, że jak moje dziecko będzie miało lat 18, to ja będę mieć 62. Ja już nie, po pierwsze, mogę już nie żyć. Po drugie, znaczy mam taki lęk, czy ja zdążę mu przekazać wszystko, co ono musi umieć, co mój syn musi umieć, wiedzieć, potrafić, zanim będzie mógł być sam i dorosły. Więc wręcz mam takie sytuacje, że aż mi się spieszy, żeby on już szybciej dorastał. Wręcz taki nacisk na nim wywieram i wiem, że to nie jest nacisk mądry. Co więcej, współpraca babci w tym momencie jest mało możliwa, bo moja mama miała też swoje pierwsze dziecko dość późno, mojego męża mama miała swoje pierwsze dziecko dość późno. Tak wyszło, chociaż są z pierwszego pokolenia powojennego, moja teściowa to nawet w czasie wojny się jeszcze urodziła, tuż przed nią, drugą światową. I dzisiaj są to osoby absolutnie niedołężne w domach opieki, po udarach, wylewach czy z Alzheimerem, więc efekt tego jest taki, że jesteśmy my, matki rodzące po 40, których jest coraz więcej, z tymi dziećmi same i ze swoją nadchodzącą starością, której mamy. No nie sądzę, żeby kobieta, oczywiście, no tu sobie wklepuję, nie mam zmarszczek, włosy sobie ufarbuję, nie wygląda, że siwieje, to jest wszystko prawda, co pan mówi, a jednak. Ale to jest taka pułapka polegająca na tym, że kiedyś kobiety też rodziły po 40. Okej. Okay. Tylko, że to było ich powiedzmy piąte czy ósme. Ósme dziecko, oczywiście. Więc one zaczynały wcześniej i kończyły wcześniej. Dzisiaj ten w porównaniu do XIX wieku, nie wiem jak dokładnie to w tej chwili wygląda. Mam tutaj przed nosem taki wykres z roku 1990 z książki Teorie przejścia demograficznego. No i to jest, tam wygląda tak, że mimo wszystko takich kobiet rodzących po 40 jest dzisiaj mniej niż było, dlatego że te kobiety dojrzałe mają czelność odmówić mężowi. Po prostu to one decydują o tym, ile mają dzieci. Ile mają dzieci, oczywiście. Kobieta po prostu, dopóki była płodna, dopóty rodziła. Oczywiście. Dostała wcześniej, ale za to kończyła później, więc jak to dokładnie wygląda na liczbach w tej chwili, to ja nie powiem, nie będę zmyślał. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jakby policzyć ogólnie, to wydaje się, że jednak silniejszy jest ten trend wśród kobiet po 35, powiedzmy, że one bardziej będą dbały o siebie niż pozwalały na to, żeby im się coś urodziło, to znaczy szybciej się decydują na aborcję niż na poród. I
I w ogóle to jest takie, tak, moja obserwacja, tak, po pierwsze jest ta taka bezpośrednia, znaczy, ponieważ ludzie nie boją się śmierci, więc nie potrzebują religii. Mhm. Ludzie w XIX wieku potrzebowali religii, bo potrzebowali czegoś, co im da jakąś nadzieję na to, że to życie, które się skończy, kiedy będą mieli 35-40 lat i umrą, to że coś z tym jeszcze będzie. Dzisiaj ludzie przed 50 nie potrzebują myśleć o śmierci, więc nie potrzebują myśleć o zbawieniu, o Bogu. Bóg może dla nich nie istnieć. Mhm. Nie ma takich ewolucyjnej presji na to, żeby religia w ogóle istniała w życiu tych ludzi. Ona nie ma, nie czują potrzeby myślenia o sprawach wiecznych. I myślę, że to jest tak naprawdę główna przyczyna spadku religijności. Tak zwanej sekularyzacji. Aha. Tak. I tych wszystkich przemian kulturowych związanych z rolą kobiet. Chociaż być może kwestie związane z rolą kobiet, w skrócie nazwijmy to ideologią gender, to one się biorą z jeszcze trochę drugiej rzeczy, bardziej pośredniej, że o ile w XIX wieku tych kobiet dojrzałych, tych kobiet po menopauzie było bardzo mało, uh-huh. trudno było je spotkać na ulicy, o tyle dzisiaj jest w polskim społeczeństwie jest dużo więcej kobiet po 45 żyjących, niż kobiet w wieku lat 16 do 40, które są w pełni sił płodnych. Uh-huh. Dzisiaj to młoda kobieta w wieku matki jest ewenementem. Znaczy, dzisiaj nazywamy ją wręcz dziewczyną, a nie kobietą, do 40. Uh-huh. Więc może nie powinniśmy nazywać i matki i babcie, tylko dziewczyny i kobiety. To jest tak, że tych dziewczyn do 40 jest mniej. W związku z tym kultura jest zdominowana przez kobiety po menopauzie, po 45, a nawet po 50, bo ich jest po prostu dużo. Dla nich się tworzy kulturę, one tworzą kulturę. One mogą wyglądać dalej młodo, ale jeżeli mają 50 lat, no to one już mają inne priorytety w życiu niż te kobiety, które mają lat 25. I być może to wręcz. I w ogóle narzucają swoje priorytety społeczeństwu. Innymi słowy, być może cały nasz konsumpcjonizm też bierze się z tego, że no to jest taki wiek, jak w niego weszłam, to tego doświadczyłam, że o mój Boże, no pracowałam całe życie tak ciężko i studiowałam i uczyłam się i w ogóle i wszystko. No może ja bym teraz trochę popodróżowała, może ja bym teraz zrobiła mnóstwo rzeczy, których nie zrobiłam, bo albo komunizm, albo stan wojenny, albo, czyli jakoś tak nadrabiam i dzieciństwo i wszystko, tak? Więc ja zgadzam się z Panem, że takie myślenie jest i że, ale powiem więcej, że jak pan te swoje dane oparł o te czasy, które ja nazwałam od wiosny ludów do II wojny, to już wtedy na tym coraz bardziej reprezentowana grupa 45 plus, przepraszam, że tak nazwę te wszystkie panie, to jest źródło palenia gorsetów. Przecież to nie żadne młode dziewczyny szły palić te gorsety. Mhm. Jak oglądamy te zdjęcia, to są zdjęcia, pierwsze filmy nagrywane z tych manifestacji, to są wszystko poważne damy w kapeluszach, które chcą te gorsety z siebie ściągać. Cały ruch feministyczny, tego nie budowały osiemnastki. Mhm. Pierwsze liderki ruchu feministycznego to były poważne kobiety. Dzisiaj się o tym robi filmy i musi w nich występować Meryl Streep, tak? Nie występują w nich młode aktoreczki hollywoodzkie, ponieważ odgrywa się osoby, które miały poważny wiek już na karku. Dzisiejsza filozofia czy ruch Vogue też, on się rozwija na uniwersytetach, ale to podbudowę ideologiczną temu dały bardzo często kobiety, to się kiedyś nazywało w wieku balzakowskim. Więc tak, znaczy, mam takie wrażenie, że
że ta sytuacja pewnego przesunięcia i także akumulacji doświadczenia życiowego, bo te kobiety dzisiaj tworzą pewien sposób, zwartą grupę, która zakumulowała pewne doświadczenie generacyjne. Kiedyś tylko mężczyźni, tak jak pan powiedział, mogli akumulować w toku życia doświadczenie, a tych kobiet akumulujących to doświadczenie było mniej, a teraz jest ich bardzo dużo i one mają bardzo dużo tych doświadczeń nagromadzonych. I one jakby zaczęły mieć ten swój głos. One teraz chcą to swoje doświadczenie wypowiedzieć. I to się zdarzyło faktycznie pierwsza z historii. Pan twierdzi, że to jest nieodwracalne. Dlaczego? To jest tak jak ze zjawiskiem przejścia demograficznego. Znaczy, teoretycznie mogłoby się to wszystko odwrócić, gdyby się stało coś takiego, że te kobiety po 50 by znowu zniknęły. Gdyby przyszedł jakiś taki wirus, który zabija wszystkie kobiety po 50 i byłoby ich bardzo mało. Wtedy znowu stałoby się tak, że kobietą defaultową, taką wzorcem, typowym wzorcem kobiety byłaby dziewczyna w wieku lat 20 do 40. Ale to się na razie nie wydarzy. To znaczy jest tak, że kobiety dzisiejsze rodzą coraz mniej, w tej chwili w Polsce wypada 1,5 dziecka na kobietę, czyli ponieważ żeby urodzić dziecko trzeba mieć dwoje, więc jesteśmy mocno poniżej prostej zastępowalności pokoleń, więc każde kolejne pokolenie będzie mniejsze, a te starsze pokolenia ciągle żyją. Dlatego o ile w tej chwili na jedną kobietę w wieku taką w pełni płodnym między powiedzmy 16 a 40 do kobiet 45+, to ta proporcja jest jak 100 do 160. Jest zdecydowanie, w Polsce jest zdecydowanie dużo więcej kobiet w wieku już w pełni po menopauzie w porównaniu do kobiet, które mogą zostać matkami. I żeby znowu defaultową kobietą stała się ta kobieta młoda, no to z tymi starszymi musiałoby się coś stać. Coś stać. Musiałoby, nie wiem, no. No dobrze, ale teraz tych młodych znowu jest mniej, więc ich będzie, no tak, ale to w ogóle społeczeństwo się będzie obkurczać, czyli ich będzie mniej wchodzić w tą menopauzę, ale to w ogóle wszystkich będzie mniej. Okej, okay, rozumiem. Tak, więc to jest tak, że na pewno w ciągu życia mojego i pani to się nie wydarzy. My tego nie zobaczymy. Jest tak, że tych dzieci będzie się rodziło, no nie będzie ich zdecydowanie więcej. Z zjawiskiem transformacji demograficznej i tymi takimi wydarzeniami demograficznymi jest tak, że one najpierw się wydarzały gdzieś we Francji czy w Anglii. I to było jakieś 50 czy 70 lat przed Polską. U nas, w naszej części Europy, no to były lata, zaczęło się gdzieś tak od powstania styczniowego. W Afryce Północnej, tak w Egipcie, który w ciągu 80 lat urósł z 10 do 80 milionów mieszkańców, no to się wydarzyło pod koniec XX wieku. Teraz prawdopodobnie no, w Chinach właśnie się wydarzyło, znaczy Chińczyków już przestało przybywać. No i teraz pewnie wchodzi w to Afryka subsaharyjska, czyli najbiedniejsza część świata, gdzie wydaje się, że dopiero zaczyna być tak, że te dzieci będą przestawać umierać i pewnie za najbliższe
50 lat to się już wydarzy. Ale to znowu za 50 lat to już nie będę, już będę miał 102 lata, więc ja tego nie. No bo ja tutaj właśnie chciałam pana jakby dopytać, no dobrze, ale przecież poza procesami typu choroby zakaźne i wielkie epidemie, które mogą zacząć dziesiątkować selektywnie jakąś grupę wiekową czy płeć, to się zdarza, no wolbachie selektywnie płciowo działają na przykład, tak? Więc są choroby zakaźne, które działają selektywnie płciowo, chociaż niekoniecznie dotykają ludzi śmiertelnie. Dzisiaj znane. To są też procesy społeczne, typu wielkie migracje. No i teraz migrują do nas, do naszego kręgu cywilizacyjnego, głównie ludzie z tych kręgów cywilizacyjnych, gdzie to przejście jeszcze nie zaszło, albo dopiero zachodzi. Czyli nadal piramida wiekowa Indii czy Afryki subsaharyjskiej jest taka, że dzieci przestały umierać wprawdzie, więc w ogóle stanowią podstawę tej piramidy i okej, ale ona jest no taka równomierna, no jak trójkąt równoramienny prawie wygląda i jest solidna i bez żadnych wcięć i mnóstwo młodych ludzi w wieku płodnym. To jak właśnie wyciąć ten z tego tortu ten kawałek od 16 do 30 czy tam do 40 roku życia, to po obu stronach to jest właśnie gros społeczeństwa, tak? To oni są tutaj najbardziej żywotni. To oni właśnie przyjeżdżają, bo to oni migrują. No starzec żaden się nie wybierze na migrację. Więc jak pan widzi, czy to nam może tutaj po prostu przetrąci, wywrócić ten stolik? Oczywiście może się wydarzyć tak, że nagle 30 milionów mieszkanek Kongo, czy Zairu, czy Nigerii do nas się przeniesie. I pewnie jest to w dodatku, będzie taka sytuacja jak w Ameryce, gdzie imigranci są najbardziej płodni, więc one przyjadą tutaj i zaczną u nas mieć dzieci w dużej liczbie i to spowoduje, że Polska będzie miała 100 milionów mieszkańców, no ale to już będzie zupełnie inna Polska. Więc myślę, że Europejczycy wtedy się przeciwko temu zbuntują i pewnie będzie jakaś wielka wojna między Europą a resztą świata, której wyników nie można przewidzieć. Na pewno można przewidzieć, że Europa przegra, bo Europejczyków jest dużo mniej. No ale jakoś tam może Europa będzie w stanie się jakoś okopać i trochę obronić. Natomiast ja tak bardziej myślałem w skali naszej. To znaczy, co mogłoby się wydarzyć, to gdyby zaszły jakieś takie przemiany polityczne u nas, że zamiast takiego konfliktu damsko-męskiego, który u nas się powiedzmy najbardziej objawił w okresie Marszu Czarnych Parasolek, tych protestów przeciwko liberalizacji, czy przeciwko utrudnianiu aborcji. Gdyby doszło do jakiegoś takiego sojuszu płodnych przeciwko bezpłodnym, czyli gdyby mężczyźni się sprzymierzyli z młodymi kobietami przeciwko tym starszym paniom, których jest, więc ponieważ starsze panie żyją dłużej niż starsi panowie, więc jest ich po prostu więcej, ponieważ mamy kraj demokratyczny, więc mają więcej głosów wyborczych. Kobiety po 50 mają większy wpływ na politykę niż mężczyźni po 50. No i gdyby się tak wydarzyło, że coś się stanie takiego, że powstanie partia, która będzie realizować interesy osób, które mogą mieć dzieci, czyli mężczyzn powiedzmy do 70 i kobiet do 50, przeciwko tej grupie osób, które nie mogą mieć dzieci, tylko chcą mieć emeryturę i żeby inni na nich pracowali. Czyli gdyby powiedzmy, nie wiem, Konfederacja sprzymierzyła się z partią Razem i gdyby młode działaczki prokobiece stanęły na czele ruchu skupiającego
młode, płodne kobiety i młodych oraz w średnim wieku mężczyzn przeciwko grupie tych darmozjadów, którzy już niczego nie urodzą ani niczego nie spłodzą, no to wtedy jeszcze przez jakiś czas mają w stanie wygrać te wybory. Ale jeszcze przez jakiś czas, a niedługo to już też... Też się już nie uda, bo po prostu siła głosu jest po stronie tych powyżej 45 roku życia. Poza tym chyba myślę jeszcze, że tutaj trzeba od razu przestraszyć wszystkich, którzy myślą, że nie wiem, młode działaczki partii Razem się połączą z młodymi działaczami Konfederacji. Prawdopodobnie to jest tak, że to jednak te młode kobiety rządzą. Znaczy to one mogą zadecydować, czy one są po stronie swoich starszych koleżanek czy młodszych kolegów. Więc jedyne, co mi się jakoś tak abstrakcyjnie udaje wyobrazić, to jest to, że zmieniamy ustrój, powołujemy królową. Mamy jak pszczoły czy mrówki młodą królową, która sobie rządzi. Ma tutaj po jej stronie są panowie oraz jej młode koleżanki, a przeciwko niej są jej starsze, są różne starsze panie, które mają jak te pszczoły i mrówki być robotnicami, pracować na utrzymanie tych, którzy wciąż mogą mieć dzieci. Ale to... Znaczy, czyli innymi wszystkie rozwiązania są abstrakcyjne. Wszystkie rozwiązania tego systemu. Się to nie wydarzy, że to nie nastąpi. Znaczy, będziemy w najbliższych kilkudziesięciu latach pod rządami osób niepłodnych, głównie starszych pań, które w tej chwili stanowią... Tak, w tej chwili kobiety po 45 to jest 1/4 wszystkich wyborców w Polsce. No, czyli największa taka grupa, jeżeli się podzielimy, weźmiemy młodsze kobiety i starsze kobiety oraz młodszych mężczyzn i starszych mężczyzn, no to te starsze kobiety to jest największa grupa z nich. Więc tak naprawdę to one będą decydować o całej polityce oraz nawet nie tyle bezpośrednio o tym, kto wygrywa wybory, ale o całym systemie wartości, znaczy o tym, z czym politycy muszą się liczyć. Więc politycy w Polsce będą się liczyć najbardziej z gronem starszych pań. I to one będą decydować o tym, jak będzie wyglądało społeczeństwo nasze w najbliższym czasie. Panie Marku, musimy zakończyć naszą rozmowę, ona jest już bardzo długa. Mhm. Myślę, że wszyscy słuchacze, którzy do niej dotrą, będą z zainteresowaniem jednak do końca z nami. Bardzo panu dziękuję, naprawdę było to spotkanie bardzo pouczające. Mówię, demografia jest nauką niezmiernie pouczającą, aczkolwiek mało znaną. Trochę się trzeba rozumieć na liczbach i umieć czytać wykresy, z tym nie jest najlepiej. Ja bardzo panu dziękuję za to spotkanie dziś. Może się jeszcze kiedyś umówimy, pan naprawdę bardzo ciekawe rzeczy analizuje i publikuje. Zresztą pana nie wspaniały przyjaciel, pan doktor Ogórek, którego to pan ze mną zapoznał, również bardzo ciekawe ostatnio rzeczy w tej, tu z kolei o tej ludności, o której pan się nie zajął w swoim badaniu, czyli tej ludności chłopskiej i jednocześnie o właśnie takim pojawieniu się prawa do aborcji przed wojną i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, co on tam zanalizował, także też będę się starał zaprosić. Będzie demografia u nas, proszę państwa, na naukowo. Dziękuję bardzo serdecznie panu doktorowi Mlakowskiemu dziś i za dziś i zapraszam wszystkich na następny raz. Dziękuję serdecznie państwu. Też do zobaczenia w internecie. Zapraszam też do tych moich serwisów, gdzie te bazy z tymi danymi i te artykuły, o których dzisiaj mówiliśmy, są dostępne w internecie. Można sobie poszerzyć wiedzę i pomyśleć o tym, co z tym zrobić dalej. Dziękuję bardzo.